Dobrego saunamistrza możemy poznać po tym, w jaki sposób prowadzi ceremonię, przede wszystkim w jaki sposób dba o gości. Jednocześnie potrafi również odpowiednio prowadzić ceremonię technicznie, czyli w jaki sposób prowadzić temperaturę od najniższej do tej najwyższej, ale jednocześnie, żeby nie robić nikomu krzywdy, ponieważ są osoby niedoświadczone, które nie do końca mogą zdawać sobie sprawę z tego, w którym momencie należałoby ją opuścić. Każdy olej eteryczny tak naprawdę ma swoje własne, indywidualne właściwości. To, co chcemy uzyskać, jest bardzo mocno uzależnione od tego, w jaki sposób chcemy przeprowadzić całą ceremonię zapachową. Jeżeli będziemy robić ją w sposób pobudzający, to też weźmiemy olejki, zapachy, aromaty, które będą mocno intensywne. Natomiast jeżeli chcemy iść analogicznie w jakiś relaks, spokój, to też będziemy stosować olejki, które będą wyciszające, będą dawały wewnętrzny spokój. Każdy ma coś takiego indywidualnego, unikalnego, czego nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Każdy z nas ma te same warunki, te same techniki, te samymi akcesoriami machamy, ale każdy robi to w inny sposób. Czasami nawet dobór olejków jest unikalny, więc warto jest to podpatrzeć. Dlatego bardzo dużą inspiracją jest Sauna Wrocław Festival, gdzie przyjeżdża ponad 40 saunamistrzów z całej Polski, którzy mają naprawdę niesamowicie ogromny wachlarz doświadczeń i umiejętności. I my jako pracownicy Wrocławskiego Aquaparku również możemy podpatrzeć nowe umiejętności, nowe techniki, czegoś, czego jeszcze sami nie robiliśmy i możemy to spróbować po raz pierwszy.